A dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat służby zdrowia w Szkocji, jak to wygląda, jak to wyglądało przed COVID-em, jak to wygląda w tym momencie. W Szkocji leki są za darmo, nie płacimy ani grosza za leki i dotyczy to wszystkich osób dorosłych i dzieci oczywiście. Nie było żadnego problemu z dostaniem się do lekarza rodzinnego przed COVID-em. W zasadzie dzwoniłeś i w tym dniu była praktycznie w 90% zawsze wizyta. Bardzo serdecznie, w cudownych, naprawdę cudownych okolicznościach przyrody. Zobaczcie sami, znajduję się teraz w Edynburgu, w dzielnicy zwanej Portobello. Jestem na plaży Portobello Beach, to jest miejska plaża, położona mniej więcej 2 km od mojego miejsca zamieszkania. Także bardzo często tu przyjeżdżam pooddychać jodem i podziwiać te piękne widoki, które widzicie za mną oczywiście. A więc moi drodzy, no dzisiaj mam taką wątpliwą przyjemność iść do lekarza. No mówię wątpliwą przyjemność, ponieważ wizyta u lekarza zawsze jest wątpliwą przyjemnością, no bo jeżeli idziemy do lekarza, no to znaczy, że coś nam zboli albo coś nam dolega. No chyba, że idziemy na kontrolę, na przykład, nie wiem, wyjeżdżamy na wycieczkę dookoła świata i chcemy się tak sprawdzić. Ale mniejsza z tym, to było tytułem wstępu. Idę do lekarza, ponieważ mam problemy żołądkowe, refluks żołądkowo-przełykowy. Niestety przez 2 ostatnie lata nie mogłem się dostać tutaj do lekarza ze względu na liczne lockdowny, restrykcje, a też nie zawsze źle się czułem, więc wiadomo, jak się człowiek źle nie czuje, to z reguły nie leci do lekarza. Natomiast dzisiaj sytuacja mnie zmusiła, ponieważ ten refluks mi się troszkę zaostrzył, straciłem apetyt, więc jak to teraz wygląda? Moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc, szkocka służba zdrowia w Szkocji, ja będę się teraz opierał na doświadczeniach moich i mojej rodziny i moich znajomych, ponieważ wiem, że to, co powiem, może być powiedzmy odmienne od Waszych doświadczeń, od osób mieszkających w Szkocji. Ktoś może powiedzieć, że jest inaczej niż ja mówię, więc jeszcze raz powtarzam, ja opieram się na moich doświadczeniach, na doświadczeniach mojej rodziny mieszkającej w Szkocji i na doświadczeniach moich znajomych. A że no niestety, no może nie jestem chorowitkiem takim, ale jednak mam tam jakieś dolegliwości związane właśnie z tym refluksem. Mam dolegliwości związane z chorobą Meniera, z kręgosłupem, z migdałkami, także no niestety tutaj lekarza bardzo często odwiedzałem. Byłem na setkach wizyt, nawet na kilku zabiegach, więc troszkę tutaj wiem, jak ta służba zdrowia tutaj działa. Moi drodzy, a więc tak, przed COVID-em to było tak, że w momencie, kiedy ja szedłem do lekarza rodzinnego, w tej przychodni, w której my jesteśmy zarejestrowani w naszej dzielnicy, nie było żadnego problemu z dostaniem się do lekarza rodzinnego przed COVID-em. W zasadzie dzwoniłeś i w tym dniu była praktycznie w 90% zawsze wizyta. Jeżeli nie było wizyty w tym dniu, no to była na drugi dzień albo na trzeci dzień. Także nie było z tym żadnego problemu. Natomiast trochę problemem było dostanie się do specjalistów. No w Szkocji z mojego doświadczenia, ja jeszcze raz powtarzam, ja mówię o Szkocji, nie mówię o Anglii, bo w Anglii szczerze mówiąc nie wiem, jak to wygląda. Także jeżeli macie doświadczenie i jeżeli macie ochotę, to bardzo bym Wam prosił, żebyście napisali w komentarzu, jak ta służba zdrowia funkcjonuje w Anglii, jakie Wy macie doświadczenia, czy ciężko Wam się było dostać do lekarza, czy nie ciężko. Napiszcie w komentarzu, proszę Was, żebyśmy mogli się, że tak powiem, wszyscy coś na ten temat dowiedzieć. Także moi kochani, do lekarza rodzinnego przed COVID-em dostawałem się bez problemu, ja, czy moja rodzina, czy moi znajomi. Natomiast do specjalisty już było troszkę pod górkę, ale nie było tak bardzo pod górkę, jak nieraz czytałem tutaj opinie osób mieszkających w Anglii. Więc może w Anglii to troszkę gorzej wygląda, może trochę ciężej się jest dostać, albo po prostu może te osoby trafiały na takie przychodnie, na takie ośrodki zdrowia. Nie wiem, bo nie wypowiadam się na temat Anglii. Natomiast w Szkocji tak to było. Dlaczego było pod górkę? Ponieważ ja osobiście przyzwyczaiłem się, że idąc w Polsce do lekarza rodzinnego i mówiąc o jakichś tam objawach, powiedzmy gastrycznych, laryngologicznych, dermatologicznych, to z reguły dostawałem po prostu na miejscu skierowanie do takiego specjalisty i w zasadzie nie musiałem się prosić, nie musiałem chodzić za tym nie wiadomo jak długo. Natomiast tutaj tak nie było, tutaj lekarz rodzinny mnie próbował leczyć, chociaż ewidentnie czasem lekarz rodzinny nie wiedział tak naprawdę, co mi poradzić, podawał jakieś tam standardowe leki,
czasem tutaj spotkałem się z czymś takim, że lekarz rodzinny w Szkocji po prostu otwierał książkę jakąś medyczną, książkę z lekami i wyszukiwał w ten sposób leki, albo logował się, albo po prostu wchodził w Google i wstukiwał w Google nazwę jakiegoś środka medycznego. Nie mówię, że oni nie mają doświadczenia i że nie są dobrymi specjalistami. No, nie krytykuję tego, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało. Z drugiej strony lekarz nie musi się znać na lekach, to farmaceuta jest od tego i osoby po prostu pracujące nad tworzeniem leków. Natomiast moi drodzy, tak to właśnie wyglądało przed COVID-em, że nie po prostu się dostać do specjalisty, trzeba było odwiedzić tego lekarza rodzinnego kilkakrotnie, ponudzić go, powymyślać jakieś objawy nawet dodatkowe, żeby tak jakby skłonić. Laryngologicznymi czy tam gastrycznymi, jak się już dostałem do specjalistów, to już oni robili naprawdę cuda. I ja tutaj bardzo, bardzo chwalę sobie lekarzy specjalistów w Szkocji, lekarza laryngologa, do którego chodzę od paru lat, lekarza gastrologa, alergologa. Ja naprawdę bardzo chwalę sobie tych specjalistów i jeszcze raz powtarzam, to są moje doświadczenia i doświadczenia mojej rodziny, ponieważ mój syn i moja żona też już korzystali tu z lekarzy specjalistów i naszym zdaniem oni po prostu stawali na głowie i robili dla nas co po prostu chyba medycyna zna, tak? Takie przynajmniej ja miałem odczucia. Jeśli chodzi o moje kłopoty laryngologiczne, ja mam dość poważne kłopoty laryngologiczne, ja mam chorobę ucha wewnętrznego, przepraszam, chorobę Meniera tak zwaną, jeżeli ktoś wie, no to wie, jaka to jest ciężka choroba, jakie silne zawroty głowy mogą przy tej chorobie człowieka łapać. No i lekarz robił wszystko, miałem 3 zabiegi robione w ucho, miałem jakieś zaszczyki, antybiotyki wszczykiwane w ucho, wszelkiego rodzaju terapie, leki. Także no, uważam, że lekarze specjaliści generalnie funkcjonują tutaj dobrze i robią dla pacjentów wszystko. Oczywiście zawsze są jakieś patologie, bo słyszałem też o opiniach osób, które były olewane przez lekarzy specjalistów, ale no czyż tak nie dzieje się na całym świecie? Zawsze są jakieś czarne owce w rodzinie, ja to tak nazywam. Także takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast nie przedłużając tego filmu, chciałbym powiedzieć tutaj, jak to wygląda teraz po COVID-zie. No, w cudzysłowie, no bo pandemia jeszcze trwa. Moi drodzy, i tak jak wspomniałem na początku, ja przez ostatnie 2 lata nie miałem jakby konieczności spotkania się z lekarzami. No, trochę miałem i trochę nie miałem. No, miałem te objawy refluksowe swoje, te objawy gastryczne, czasami trwające kilka dni, czasami kilka tygodni, ale jakimiś takimi domowymi sposobami sobie załagodziłem. A w momencie, kiedy się chciałem dostać do lekarza, no to były już jakieś restrykcje, lockdowny, więc teleporada to było to, co mogli mi zaoferować. Więc to było zdecydowanie za mało. Natomiast teraz, no mam nadzieję, że to w Szkocji powraca do normy. Już jest łatwiej się dostać do lekarza, bo moja żona była już 2 tygodnie temu u lekarza. Co prawda też nie dostała się od pierwszego strzału, tylko tam musiała ich trochę ponudzić, pomęczyć, ale się dostała. Natomiast ja dzisiaj dzwoniłem do przychodni. Pani rejestratorka powiedziała pani rejestratorce, jakie mam objawy, bo chociaż pani rejestratorka nie jest lekarzem, no to musi wysłuchać objawy pacjentów. I na tej podstawie powiedziała, że lekarz do mnie oddzwoni za chwilę. Minęło jakieś 1,5 godziny, lekarz oddzwonił, powiedziałem lekarzowi o objawach. Lekarz bardzo miły przez telefon, mężczyzna, po głosie poznałem, że prawdopodobnie jakiś starszy lekarz. Także bardzo miły i naprawdę nie mam co narzekać, bo po tym jak powiedziałem o objawach temu lekarzowi, to powiedział, żebym mu dał chwilkę, on sobie sprawdzi tam swój grafik, kiedy ma wolne, kiedy ma możliwość przyjęcia mnie i powiedział, że już dzisiaj ma możliwość przyjęcia mnie o godzinie 2:20. No a więc moi drodzy, nie chcę, żebyście pomyśleli, że ja tutaj wychwalam brytyjską czy tam szkocką służbę zdrowia, bo wiem, że w Polsce też lekarze już teraz przyjmują. Moi rodzice też są schorowani, mają różne schorzenia i moja mama na przykład bez problemu wczoraj się dostała do lekarza, tydzień temu też była, mój tata też był parę dni temu bez problemu, także cieszę się, że w Polsce lekarze już przestali przyjmować poprzez teleporadę, no bo to jest, no delikatnie mówiąc, jest to trochę dziwne. Będę już zmierzał do końca, bo ja generalnie chyba słynę z tego, że lubię się rozgadać, a nie chciałbym was zanudzać vlogami za bardzo.
chciałbym, żebyście zostali ze mną, żebyście nie powiedzieli o mnie nudziarz czy jakiś ględziarz. Także będę już pomału znikać, kończyć znaczy. Jeszcze chciałem wam powiedzieć na temat recept i leków. Moi drodzy, w Szkocji leki są za darmo, nie płacimy ani grosza za leki i dotyczy to wszystkich osób dorosłych i dzieci oczywiście. I w Szkocji leki są za darmo, bodajże jak dobrze pamiętam, to taka ustawa jakaś weszła 1 kwietnia 2011 roku. Chyba tak, nie jestem pewien, ale chyba to było 1 kwietnia 2011 roku. Zatwierdzono, że leki w Szkocji będą za darmo dla wszystkich dorosłych i wszystkich dzieci. I rzeczywiście na cokolwiek dostaniecie receptę, idziecie, wybieracie, macie lek za darmo. Nie płacicie ani grosza, ja nigdy tu nie zapłaciłem za leki. No chyba, że kupowałem gdzieś sobie jakieś witaminy czy jakiś paracetamol gdzieś na własną rękę w aptece. To wiadomo, to zapłaciłem. Natomiast niejednokrotnie mi się zdarzyło, że lekarz rodzinny pyta mi się o głupi paracetamol, czy masz w domu paracetamol. Ja mówię, że nie, ale sobie kupię. A on mi mówi, no po co masz wydawać tego funta czy dwa funty, ja ci przepiszę. Naprawdę takie miałem sytuacje. No a więc w Szkocji leki są za darmo, to się nie zmieniło i prawdopodobnie to się nie zmieni. Przynajmniej szkocki rząd nie ma takich planów. Natomiast w Anglii niestety musicie płacić za leki. Wiem, że są jakieś wyjątki, gdzie są osoby w Anglii niepłacące za leki, natomiast nie będę wnikał w te wyjątki. No, także ten film właśnie miał za zadanie wam pokazać, jak wygląda teraz właśnie kwestia służby zdrowia, jak wyglądało to na początku pandemii, jak wygląda to teraz. Ja szczerze mówiąc mniej więcej się orientuję, jak wygląda to też w Polsce, bo mam rodzinę, więc wydaje mi się, że to jest bardzo podobnie, tak jak w Szkocji. Zarówno w Szkocji, jak i w Polsce na początku było ciężko, były tylko teleporady, wstrzymywane zabiegi, a teraz zarówno w Polsce, jak i w Szkocji wraca to wszystko do normy i mam nadzieję, że wróci to całkowicie do normy, bo jeszcze wraca to do normy, ale jeszcze nie całkiem, tak? Jeszcze nie wróciło to całkowicie do normy, ale miejmy nadzieję, że to się nie cofnie, że nie będzie regresu w tej kwestii. Dziękuję wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dostarczyłem wam parę informacji. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Pozdrawiam was z tej pięknej plaży Portobello Beach w Szkocji. Przesyłam wam mnóstwo jodu, bo jest tutaj mnóstwo jodu, jest jesień. Oddycha się tu po prostu wspaniale i chciałbym, żeby każdy z was mógł po prostu pooddychać takim świeżym powietrzem, szczególnie osoby z dużych miast. Ja mieszkam co prawda w mieście, ale 2 kilometry od morza i w ogóle nie czuję tego, że jestem w mieście, bo w środku miasta ja czuję zapach morza, ja czuję jod w powietrzu, nawet w środku miasta, w Edynburgu. Pozdrowienia z Edynburgu, trzymajcie się, pa! Popatrzcie się, jest przypływ w tym momencie, z tego przypływu korzystają mewy, są tutaj ich setki, no bo z przypływem tutaj przychodzą różne małe rybki, kraby i inne żyjątka morskie, także mewy mają w tym momencie raj. No dla kogoś, kto uwielbia naturę tak jak ja, to widowisko jest po prostu cudowne. Dla mnie to jest lepsze od jakiegokolwiek serialu na Netflixie. W zasadzie dla mnie to jest serial. Ja bym mógł tu stać codziennie i po prostu mówić, że oglądam nowy odcinek w tej serii. No, cudownie jest. Mam nadzieję, że wam się to podoba. No, mi się to bardzo podoba. Ja wiem, że to nie są plaże rodem z Karaibów, gdzie palmy pochylają się nad morzem i na nich są kokosy, które czasem spadają na głowę. No to taki żart trochę, bo to trochę niebezpieczna sprawa. Natomiast no, szkockie plaże, szkockie wybrzeża, w ogóle brytyjskie wybrzeża mają swój urok. Osoby, które tu mieszkają, wiedzą, o czym ja mówię.